Dawno temu ludzie odżywiali się głównie naturalnymi produktami roślinnymi. Później rozpoczęła się rewolucja przemysłowa i żywność wysoce przetworzona. Wraz z nią pojawiły się niedobory pokarmowe oraz choroby, a z nimi leki, które dodatkowo pogłębiają stan niedożywienia organizmu. Czas zatem wrócić do roślin, zwłaszcza w kolorze zielonym. Nie bez powodu kolor zielony kojarzy nam się ze świeżością, energią i naturą. Zawierają rośliny w kolorze zielonym prawie wszystkie niezbędne nam składniki i witaminy, sole mineralne oraz aminokwasy. Obfitują również w minerały zasadotwórcze, takie jak magnez i wapń, dzięki czemu wspomagają odkwaszanie organizmu, mają dodatkowo silne właściwości antyoksydacyjne i antynowotworowe oraz oczyszczające. Jeszcze dodatkowo neutralizują toksyny w organizmie oraz działają przeciwzapalnie. Obecność w nich kwasu foliowego i żelaza sprawia, że są doskonałym pożywieniem dla kobiet w ciąży, mam karmiących oraz dzieci. Najlepsze jest zielone w koktajlach. Dlaczego lepiej miksować niż kroić albo jeść zielone całe w sałatce? Podczas miksowania rozrywane są ściany komórkowe roślin i uwalniane są składniki odżywcze, zwłaszcza przeciwutleniacze, które wraz z błonnikiem sprawiają, że koktajl nie ciemnieje i nie utlenia się tak szybko jak wyciśnięty sok. Największe korzyści zdrowotne przynosi spożywanie zielonych koktajli jako samodzielnych posiłków, ponieważ inne produkty mogą spowolnić ich przyswajanie. Obok mnie macie trzy przepisy na bardzo zdrowe, zielone koktajle.